chodzi o związki poliamoryczne. Dlaczego nie możemy ich rejestrować? Dlaczego nie możemy żyć w takich układach, które nam odpowiadają? Skoro one funkcjonują, sam znam bardzo uroczy trójkąt, gdzie właśnie mieszkają sobie w trójkę państwo, osoby po 50, jest im bardzo dobrze, także nie podejrzewam, że nie jest to coś, co się roi, że tak powiem, w mokrych snach niektórych parlamentarzystów, którzy po prostu nie widzą innej opcji niż, prawda, mężczyzna, kobieta, dwie osoby binarnie i żadnej innej opcji.